Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców ulicy Kolejowej w Serocku. 7 lutego została podpisana umowa z przedsiębiorstwem budowy dróg i mostów ze Świecia na przebudowę tejże drogi. Odcinek przebudowy obejmuje 700 km. Prace potrwają od maja do września tego roku. Kontynuując prace remontowe świetlicy w Gołuszycach, w grudniu ubiegłego roku wykonaliśmy instalację centralnego ogrzewania. W 2018 roku planowane jest wykonanie elewacji na świetlicy. W związku z lepszym standardem sali zachęcamy wszystkich mieszkańców do wynajmowania świetlicy wiejskiej w Gołuszycach. Trwają również prace remontowe świetlicy wiejskiej w Wagniewie. Wykonamy posadzki oraz okładziny posadzek w kuchni i zapleczu kuchennym. Edukacja regionalna, którą realizuję w tym roku szkolnym, odbyła się w szkole podstawowej w Niewieścinie. Edukacja regionalna diagnozuje potrzeby społeczeństwa i próbuje je zaspokajać. W tym roku szkolnym miał miejsce projekt Życie codzienne w PRL-u. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do przeprowadzania wywiadów ze swoimi dziadkami, rodzicami, z mieszkańcami wsi. Zbierali eksponaty, symbole PRL-u. W wyniku autopsji i przeprowadzonych wywiadów opracowaliśmy wraz z Mariuszem Nierzwickim publikację Życie codzienne w PRL-u, która została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Był to okres dla starszych ludzi trudny. W sklepach wszystkiego brakowało, były kolejki, kartki, prześladowania, cenzura, ale dla młodych ludzi był to okres dzieciństwa, okres młodzieńczy. Był to okres nonsensów. Można go pokrótce przedstawić jako 7 cudów PRL-u. Każdy miał pracę. Mimo, że każdy miał pracę, nikt nie pracował. Mimo, że nikt nie pracował, plan zawsze był wykonany w ponad 100%. Pomimo tego, że plan pracy był wykonany w ponad 100%, nie można było niczego kupić. Nawet pomimo tego, że nie można było niczego kupić, wszyscy mieli wszystko. Nawet mimo tego, że wszyscy mieli wszystko, wszyscy kradli. Nawet mimo tego, że wszyscy kradli, niczego nikomu nie brakowało. W ten piątek odbyło się podsumowanie projektu Życie codzienne w PRL-u. Miała miejsce piękna wystawa wzbogacona o symbole PRL-u. Adapter Bambino, magnetofon Grundig, kozaki relaksy i wiele, wiele symboli PRL-u. Miała miejsce również część artystyczna, kabaret perelowski z żartem, uśmiechem, jak również projekt multimedialny o czasach PRL-u przygotowany przez Mariusza Nierzwickiego. A jak ma Pani na imię? Pelanie. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tu a może i dłużej. Mój mąż i dzieci też tu pracują, a ich zdjęcia wiszą za zakładem. Obejść Pan drzwi z tamtej strony, to znaczy opuść Pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam, to Pan wejdzie. Spotkanie, które jest podsumowaniem wydawania książki Życie codzienne w PRL, dofinansowanej przez Powiat Świecki, jest dla mnie bardzo przyjemne, ponieważ wiąże się z wieloma miłymi wspomnieniami z dzieciństwa. Miałam to szczęście, że ja wspominam czasy PRL-u jako coś, co było dla mnie wesołe, zabawne. To były czasy sadzenia drzew, to były czasy zbierania ziemniaków, to były czasy czynów społecznych. Natomiast miałam też to szczęście, że nie dotknęło mnie represje tamtego okresu. Stąd też mogę ten czas wspominać z łezką wokół. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęczą nową twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. Niech świat pójdź się zajmieni. Niech mi znajdź i pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Moi kochani, piękna wystawa. Muszę tylko pogratulować, to co już powiedziałem, warto ją pokazywać innym szkołom, młodzieży. W okresie ferii zimowych na terenie naszej gminy organizowane są zajęcia dla dzieci. Z kamerą Flesza zajrzeliśmy w kilka miejsc, aby zobaczyć, jak można spędzić wolny czas. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Przemysław Noga i mogę powiedzieć, że pochodzę, choć może nie wyglądam, z kopalni marzeń. Wyglądam jak jaskiniowiec, dlatego że właśnie tutaj obok mnie dzieją się wydarzenia związane z krainą jaskiniowców. Prowadzimy program animacji interaktywnych, których celem jest w dużym stopniu
pobudzenie naturalności wyrażania siebie, pobudzanie takiej swobody wyrażania. Zwracamy również poprzez bycie jaskiniowcem uwagę na ideę współpracy, ideę tego, jak ważna jest komunikacja, bo przecież w tamtych czasach jaskiniowcy musieli się wszystkiego uczyć jakby na bieżąco, bo inaczej to groziło tak naprawdę utratą życia. Czyli to był najlepszy kontakt z rzeczywistością, jaki możemy sobie zafundować, czyli bezpośrednia konfrontacja. I poprzez jakby zabawne nasze pomysły i historie staramy się przekazywać te wartości, o które nam chodzi w życiu. Tak myślę, mogę powiedzieć w skrócie. Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z dziećmi z gminy Pruszcz po to, żeby przede wszystkim przedstawić kilka ciekawych gier, które mamy do dyspozycji. Gry planszowe obecnie wiodą prym. Zaczyna się tak zwany renesans gry planszowej. A dzisiaj rzeczywiście wybraliśmy akurat takie tytuły, które przede wszystkim mają rozwijać u dzieci pamięć. Zapewnić oczywiście bardzo dobrą rozrywkę, bo to w głównej mierze o to chodzi. W przyszłym tygodniu będzie powtórka, czyli również zaczniemy od gier planszowych, później zajęcia bardziej plastyczne, manualne i na sam koniec te bardziej techniczne, czyli z robotów. W co gracie? Kotka. Na czym polega ta gra? Że ktoś ma kota i ser jest na środku i myszki są na serze. Jak się wykula myszkę, to coś dzieje, a jak wykula się kot, to kot musi złapać myszkę. Zimowych rozpoczęła się realizacja pierwszego projektu profilaktycznego dofinansowego z budżetu gminnego programu profilaktyki. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Niewieścina prowadzi ferie zimowe z profilaktyką dla dzieci. Na podstawie złożonych wniosków, które spełniły odpowiednie kryteria, wnioskodawcy mogli otrzymać dofinansowanie w kwocie do 6500 zł. Warunkiem jego przyznania było przesłanie profilaktyczne planowanych działań. W ramach projektu Ferie Zimowe z Profilaktyką w Niewieścinie zorganizowaliśmy przez całe ferie różne zajęcia dla dzieci. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 8 do 14. Odbywają się w tym czasie wyjazdy do kina, na basen, zajęcia z profilaktyki bezpiecznie w sieci, dzień muzyczny, dzień sportowy, warsztaty arteterapii, dzień z książką, dzień z bajką. Mamy nadzieję, że w projekcie weźmie udział około 30 uczniów z naszej szkoły. Będą to zajęcia połączone profilaktyczne, czyli nauka, profilaktyka poprzez zabawę. W dniu dzisiejszym robimy plan naszej szkoły i wokół szkoły i będziemy uczyć się programowania i będziemy prowadzić o zawody. Sołectwo Topolno, Grabowo-Grabówko oraz Rudki i Konstantowo przygotowały z początkiem ferii zimowych wspaniałą zabawę karnawałową. Animatorki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu przeprowadziły szereg zabaw i konkursów. Nie zabrakło dobrej zabawy i tańca. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki od organizatorów. Na zabawie karnawałowej było bardzo fajnie, gry i zabawy były też fajne. Przebrania jak co roku były świetne, tak samo jak zabawa. Karnawał był bardzo fajny, były różne gry i zabawy i oczywiście tańce i były ładne bardzo przebrania.